Zobaczymy, czy dzisiaj da się nagrać. Wiaterek jest chyba trochę mniejszy niż wczoraj. Wczoraj próbowałam nakręcić kilka słów o doświadczeniu dwóch światów równorzędnie jakby odbieranych, przeplatających się ze sobą. O świecie, który jest tym ciężkim, trudnym, pełnym napięcia i takim, gdzie łatwo o złość, łatwo o jakieś konflikty i trudno się tam w nim faktycznie z drugą osobą dogadać. I ten drugi świat, który jest tak naprawdę równocześnie, jest jeden obok drugiego, w którym jest fala doświadczeń takich, gdzie zjawiska się same nakręcają, przyciąganie tych zjawisk, synchroniczności, jakby przypadki, nie przypadki, kiedy trafia się na faktycznie rzeczy, o których się chwilę wcześniej myśli, mówi, te symbole mocno aktywne, widoczne, bardzo takie namacalne, że aż ciężko uwierzyć, wydaje się, że to jest trochę rodzaj jakiejś iluzji, jakaś bajka, ja mam takie często wtedy odczucie. Bardzo mocna wrażliwość się tam pojawia, na bodźce takie z natury płynące, sensualność ciała mega podkręcona. I dużo pomysłów leci tam w stronę mańki, w stronę psychozy, w stronę jakiegoś odklejenia się od tego świata racjonalnego, namacalnego. Nie chcę tu wnikać, co jest prawdą, co jest nieprawdą. Bo teorii jest wiele na ten temat i każdy ma prawo sobie swoją stworzyć. Ja odkrywam to, co tu chciałabym Wam przekazać, że odkrywam taki miks doświadczeń, uczuć, które są ekscytacją związaną z tym, że faktycznie bardzo mocno tam się dzieje w człowieku i nawet rozszerza się to na drugą osobę, na inne osoby. Te zjawiska płyną, to się wydaje, że jakby się przekraczało pewną cienką nić i wkraczało się do świata, w którym dosłownie jakby jesteśmy w tej samej chwili i chwileczkę później jest klik i wchodzi się w moment, kiedy z tamtego napięcia przeskakuje się na jakiś mega luz, mega swobodę, uczucie płynności i zaufania, braku lęku, lekkość. I tam to wszystko robi się bardzo zabawne, tam to wszystko robi się faktycznie takie miękkie, miękkie, po prostu miękkie, aż, nie, no, aż takie nierealne. Wydaje się chwilami, że sobie to człowiek sam dokręca, że ja zadaję sobie wtedy takie często pytania, czy to naprawdę się dzieje, czy ja po prostu chcę, żeby to tak się działo i tak bardzo tego chcę, że po prostu to podkręcam i wyzwalam. Natomiast no faktycznie, jeśli doświadcza się tego z drugą osobą, tak jak ja tu z moim kiwiakiem, doświadczamy we dwójkę i równocześnie przez dwie osoby przepływają takie podobne odczucia, że na przykład mamy ciekawą obserwację, że jesteśmy w jednym miejscu, w którym jak tylko przekraczamy pewien punkt, momentalnie wchodzimy w stany napięcia, w stany jakiejś złości, frustracji, zaczynamy się kłócić mocno. I kiedy wychodzimy z tego miejsca, ta sytuacja się totalnie zmienia, odwraca się jakby zupełnie w drugą stronę. I wtedy przekraczamy jakby właśnie tę możliwość takiego realnego wytłumaczenia tego, co się dzieje. Po prostu tam jest jakaś magia. I takie zagadkowe, tak? Dlaczego to tak jest, że to miejsce coś wyzwala? Doszukujemy się jakiejś tam teorii na ten temat, że może to być związane z tym, że kiedyś tam były jakieś przeżycia mocne, Łukasza zwłaszcza, on tutaj był dużo i przez różne stany się tutaj przewijał, więc jakby w niektórych miejscach faktycznie jest pewnie duży poziom zapisanych jakby informacji w przestrzeni, które ja wierzę, że to tak działa, że jakby tam się z nimi możemy połączyć, być może to nawet jeszcze jakieś wcześniejsze są historie, które pokazują, jakby dają nam odczuć, że tam się coś kiedyś wydarzało i my to w jakiś sposób po prostu zbieramy z tego pola informacji i możemy to odczuwać. No i tutaj jakby chwilami leci to w takie coś, że jeśli chce się o tym opowiedzieć mocno stąpającej na ziemi osobie, czy też nawet trochę mniej stąpającej, to po pierwsze ciężko to w ogóle oddać i jakby przekazać, no bo wydaje się trochę dziwne.
ale też leci to od razu w takie skojarzenie, podejrzenia, że pewnie się tutaj odklejamy, pewnie się gdzieś przenosimy może w jakąś chorobę psychiczną. Z tym tematem tej choroby psychicznej, cudzysłów jak dla mnie, i odklejenia, no za mną się wlecze to miano. Gdzieś tam zawsze w tle było, że mam jakiś potencjał do takich tematów. A równocześnie udało mi się dosyć dużą część tego życia przeżyć całkiem stabilnie i całkiem dobrze to życie sobie ułożyłam. Więc coś tu się nie zgadza, a równocześnie doświadczam tej mistyczności. I teraz z Łukaszem to sobie razem właśnie oglądamy, jak to jest, że dużą część tych chorób psychicznych, jakichś dysfunkcji, mogą powodować lęki i przyzwyczajenie do myślenia, że jeśli odczuwasz coś więcej, to na pewno jest tam w tle jakiś aspekt niepokoju, że być może coś ci zaraz odwali. I sama się na tym łapię, że też tak często o sobie myślę, że być może jest coś nie w porządku. Natomiast no, chwilę później coś tam uspokaja mnie, że jednak nie. I tu nie chcę wam mówić, żebyście tylko fruwali, ale żeby dawać sobie szansę na to i może się tak bardzo za to nie krytykować, może nie iść tak bardzo w tą warstwę, że tam na pewno w tle czai się po prostu ten wróg pod tytułem psychiatryk. Może jeszcze tego po prostu wszystkiego nie rozumiemy. Może to wszystko dopiero za niedługo będzie do nazywania bardziej i traktowania bardziej jako coś naturalnego, a nie jako coś niepokojącego. Siedzę z tymi emocjami teraz tutaj mocno, bo jakby dużo w tym temacie się po prostu wałkuje. Więc tak też myślę, że szczerze wam tu mogę teraz o tym opowiedzieć, że nawet jeśli wiem, że przez te 40 lat faktycznie pląsam sobie trochę latając na dywanie i trochę stojąc na ziemi i trochę znowu na dywanie i znowu stojąc na ziemi i taką mam naturę. I mimo, że się nauczyłam, że w sumie nic złego mi się nie stało przez tyle lat, mimo, że gdzieś były próby wepchnięcia mnie w jakieś leki i ułożenia mnie pod standard, to jakby gdzieś tam coś broniło się w środku i się tak nie stało. No i na szczęście, według mnie, bo funkcjonuje i jest okej, ale mimo tego, co jakiś czas, jakby jak faktycznie sobie gdzieś tam podotykam czegoś nierealnego, to momentalnie myśli zmierzają właśnie w tamtą stronę i zaczyna się zagadka. A może faktycznie z tobą jest coś nie w porządku. Już taki materiał do obserwacji aktualnie posiadam. No i tak, właśnie. Natomiast bardzo ciekawe. Może my w ogóle żyjemy w jakiejś jednej wielkiej iluzji, bańce mydlanej, bądź inaczej jakoś to sobie nazywać można. Zdrawiam z nadmorza.